Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 16, komentarz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. Słowa a sam Pan po raz kolejny przedstawiają pewne przeciwieństwo. Jest to jak najbardziej możliwe, że odbiorcy listu odczuwali swoją słabość w kwestii niewzruszonego stania i trzymania się przekazanej im nauki. Ilekroć patrzymy na siebie samych, musimy stwierdzić, iż wciąż uchybiamy i że nasze praktyczne życie podobne jest ciągłym zachwianiom, poddane jest ciągłym zachwianiom. Nikt z nas nie mógłby powiedzieć, iż sprostał swojej odpowiedzialności w takiej mierze, jakiej życzy sobie tego Bóg. W przeciwieństwie do tego u naszego Pana i Boga, Ojca, jest tylko doskonałość. To dlatego apostoł odwraca spojrzenie Tesaloniczan od nich samych ku temu, co zostało im podarowane przez Boga jako wsparcie i pomoc. Przypomina im, że są umiłowanymi przez Boga i że posiadają wieczną pociechę oraz dobrą nadzieję. Rzeczy te zostały podarowane również i nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i Boga, naszego Ojca. Szczególny nacisk zostaje położony na osobistą relację wierzących. Nie jest tu mowa o Panu Jezusie Chrystusie i Bogu Ojcu, lecz o naszym Panu i naszym Bogu. Kolejne przypomnienie Tesaloniczanom o ich osobistej relacji z Bogiem musiało być dla nich szczególną zachętą. Trudno przeoczyć występującą tu pewną gramatyczną niepoprawność, chociaż mowa jest o dwóch osobach, czasownik występuje w liczbie pojedynczej. Przez to podkreślona zostaje równość i jedność osób bóstwa. Jana 10:30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nasz Pan i nasz Bóg, Ojciec, zostają tutaj połączeni w godny uwagi sposób, aby nas pocieszyć i wzmocnić. Podobnie jak w 1 Tesaloniczan 3:11. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Jest to szczególne wyrażenie, dla nas niewytłumaczalne, ale oparte na wiecznej relacji Ojca i Syna w ich Bożej jedności. W odróżnieniu od wspomnianego miejsca oraz wielu innych, gdzie obie osoby bóstwa, czyli Ojciec i Syn, występują razem, tutaj Pan Jezus stoi na pierwszym miejscu, a dopiero potem nasz Bóg. Być może jest tak dlatego, ponieważ w drugim liście na pierwszym planie stoi Pan, Jego dzień i Jego chwała, zwłaszcza w drugim rozdziale Pan zostaje przeciwstawiony Antychrystowi. Z tym częstym akcentowaniem osoby Pana spotykamy się także w trzecim rozdziale. Pierwszy aspekt mówi o tym, że jesteśmy umiłowani. Tutaj nie chodzi o złożony
przeszłości dowód Bożej miłości do nas, gdy Bóg dał swojego Syna i Pan poszedł z miłości do nas na krzyż. Miłość Boża zostaje przedstawiona tutaj jako niezależna i od czasu i niezmienna jako źródło radości w czasie teraźniejszym. Boża miłość nie zawiedzie nas. Bez względu na ciągle zmieniające się okoliczności, prawdą pozostaje fakt, iż Bóg darzy nas miłością. Ludzka miłość może ulec zmianie, ale nie Boża. Po drugie, otrzymaliśmy wieczną pociechę. Sytuacja, w jakiej znajdowali się Tesaloniczanie, czyniły ją czymś absolutnie niezbędnym. Czymś, czego naprawdę potrzebowali. Sytuacja, w jakiej znajdowali się Tesaloniczanie, czyniła ją czymś absolutnie niezbędnym, czymś, czego naprawdę potrzebowali. Również i my możemy znaleźć się w takich okolicznościach. Nowy Testament wskazuje na różne źródła pociechy. Jesteśmy pocieszani przez Boga, jak mówi 2 Koryntian 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Chrystusa, Filipian 2:1. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. I przez Ducha Świętego, Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Dzieje Apostolskie 9:31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Również pisma dodają nam otuchy. Rzymian 15:4. Cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Bóg może posłużyć się naszymi współwierzącymi, aby skierować do nas słowo pocieszenia. 2 Koryntian 7:6. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Kolosan 4:11. I Jezus, zwany Justem, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. W naszym
fragmencie pociecha powiązana jest z Panem Jezusem i Bogiem, naszym Ojcem. Czas cierpień jest krótki, wieczna natomiast jest pociecha i odszkodowanie za to, co musimy znosić na tej ziemi. Wydaje się niemal, jakby apostoł chciał powiedzieć, iż pocieszenie to przeznaczone jest nie tylko na czas teraźniejszy, ale że sięga nawet do wieczności. Być może powinniśmy jednak mniej myśleć o czasie. Wieczna pociecha może być wtedy wyrazem jakości sposobu, w jaki jesteśmy pocieszani. Pociecha ta jest całkowicie niezachwiana i niezmienna. Po trzecie, mamy dobrą nadzieję. Podczas gdy pociecha stanowi pewną pomoc w obliczu obecnych okoliczności, dobra nadzieja wiąże nas z tym, co przyszłe. Jest to pewność tego, co leży jeszcze przed nami. Tak bardzo Tesaloniczanie potrzebowali tej wskazówki, skoro to właśnie nadzieja przygasła w ich sercach. Również i dla nas konieczne jest, abyśmy wciąż na nowo patrzyli naprzód. Pan Jezus przyjdzie znów. Oczekiwanie to może i powinno cechować nasze codzienne życie oraz służbę. Nadzieja chrześcijańska została określona w Nowym Testamencie za pomocą trzech przymiotników. Po pierwsze jest dobra, żywa, po drugie i po trzecie błogosławiona. Widzimy to w 1 Piotra 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tytusa 2:13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Wspaniałość tych rzeczy, tych trzech rzeczy, miłości, pociechy i nadziei, jest tym większa, jako że posiadamy je z łaski. Jest to niezasłużony prezent, za który możemy być serdecznie wdzięczni. Wspaniałość tych trzech rzeczy, miłości, pociechy i nadziei, jest tym większa, że posiadamy je z łaski. Jest to niezasłużony prezent, za który możemy być serdecznie wdzięczni. Nie ma w tym żadnych ludzkich zasług. Wszystko sprowadza się do źródła wszelkiego dobra, naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego Boga i Ojca. Ponieważ tak jest, nie możemy ani zasłużyć sobie na te błogosławieństwa, ani też nie możemy ich utracić. Nikt nie może nam odebrać pewności, miłości, pocieszenia i nadziei. Są to rzeczy, które leżą całkowicie poza sferą naszej ingerencji i dobrze, że tak jest.